Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Bobrowicz, jestem przyrodnikiem i fotografem polskiej przyrody. Polską przyrodę fotografuję od 40 lat. Wszystko zaczęło się od fotografowania sikorek przy karmniku za oknem. Fotografowanie wróbli i sikorek. Wróble to były szare, sikorki kolorowe. Pojawiła się sikorka bogatka, potem sikorka modra, potem sikorka uboga, potem dzwoniec i nagle okazało się, że są różne gatunki ptaków. I właśnie ta różnorodność spowodowała, że sięgnąłem po aparat, żeby rejestrować tę przyrodę. Na swojej drodze miałem kilku mistrzów i praktycznie na każdą dekadę był jeden. Na początku, na pierwszą dekadę był Włodzimierz Pucharski. On pokazał mi, że przyrodę można fotografować. Z kolei drugim był Włodzimierz Łapiński. Ten zaprezentował zdjęcia przyrody z klimatem. Jelenie we mgle, ciągnące słonki na tle zorzy. Trzecim, na trzecią dekadę, był Hannu Hautala, fiński fotograf przyrody, który robi doskonałe zdjęcia kolorowe ze śniegiem, z ptakami w oszczędnej kompozycji. Uczta dla oczu. No i ostatnim moim mistrzem i osobą, która odciska piętno na moim podejściu do fotografii, jest Jim Brandenburg, amerykański fotograf, który robi zdjęcia mistyczne. Jest buddystą, ma podejście do życia. To uważność buddyjska jest widoczna i w jego podejściu do życia pewnie, i w fotografii. Tam jest to zawieszenie, ten jest ten moment uchwycony, to jest to coś, co jest ta wartość dodana, która odróżnia zdjęcie od zdjęcia artystycznego. U Jimiego to widać praktycznie na każdej fotografii. Jim Brandenburg. Przez lata dopracowałem się swojego podejścia do fotografii i mnie bliski jest sformułowanie Henry Davida Thoreau, a mianowicie, jeśli usiądziesz w lesie i będziesz czekać, coś się wydarzy. Kierując się tą myślą, zaszywam się w najdziksze uroczyska naszego kraju, w ukryciu, pod siatką maskującą, w czatowni stałej, w ukryciu przenośnym i czekam. Na przykład na arenach jeleni godów, na zlotowiskach żurawi. Mijają kwadranse, godziny, czasem dnie. Myśli odlatują, jestem jakby po drugiej stronie czasu. Przenoszę się. Myślę, że osiągam jakąś przyrodniczą nirwanę. I wtedy nagle budzi mnie z tego drugiego świata, budzę się w realu, bo to krzyczy żuraw nadlatujący z klucza lub jeleń zaczyna wieczorne rykowisko. Wtedy rzucam się na aparat, sprawdzam parametry kompozycji, poprawiam samą kompozycję i z palcem na spuście czekam. Jeśli zwierzę wejdzie w kadr, w moją tą wymarzoną kompozycję, robię zdjęcie. Ale dopiero wtedy, kiedy to zbiegnie się z doskonałym światłem wyczekanym, powstaje zdjęcie wymarzone. Właśnie o takich zdjęciach, o robieniu zdjęć i o tematach, jakie można robić, jest moja ostatnia książka, Fotografowanie polskiej przyrody, wydana w wydawnictwie Arkady, którą Państwu polecam. Opisałem tutaj 116 fenomenów polskiej przyrody.
zakwitanie różnych gatunków roślin, gody ptaków, gody zwierząt. W ujęciu kalendarzowym od stycznia do grudnia i w przekroju przy każdym temacie co, gdzie, kiedy, jak. Czyli temat, w jakim zakątku Polski lub w jakim środowisku, w jakim lesie, na jakiej łące. Podany jest czas, nawet nie tylko do miesiąca, ale czasami też do dekady miesiąca. No i sposoby. Jaki obiektyw użyć, jakie parametry ekspozycji. Książek towarzyszy około 600 zdjęć. Przy każdym zdjęciu są podane właśnie parametry ekspozycji, czas, przysłona, obiektyw, aparat. Czy zdjęcie ze statywu, czy z ręki, czy z samochodu, czy z ukrycia. I przy każdym zdjęciu jest opisana krótka historia jego powstania, bo każde zdjęcie zawiera swoją historię. Polecam tę książkę, zwłaszcza na czas pandemii. Spotykam w tej chwili więcej ludzi w lesie niż dotychczas. Na szlakach, którymi się poruszam, kiedy w weekendzie spotykałem po kilka osób, tak teraz spotykam po kilkanaście osób w dni powszechne. A w weekendy po 20 i więcej osób. Ten zwiększony ruch turystyczny można też wykorzystać twórczo. To ci ludzie mogą fotografować. Dostępność współczesnego sprzętu fotograficznego, cenowa i techniczna, znacznie łatwiej jest obecnie robić zdjęcie niż w epoce na przykład fotografii czarno-białej, kiedy trzeba było bardzo skrupulatnie przestrzegać przepisów i poznać techniki fotograficzne, obróbki fotograficznej. W ten sposób jest to bardzo ułatwione. Poza tym można nawet zrobić zdjęcia z smartfonami. Sam nieraz jestem proszony o udział w jury konkursów fotograficznych. I zdarzało mi się, że wybierałem zdjęcie, które ukazywało się potem zrobione smartfonem, a wygrywało konkurs. Więc w tej chwili nie jest probierzem jakość techniczna zdjęcia, nie jest problemem dla fotografa. Więc zachęcam wszystkich do fotografowania przyrody, zwłaszcza poprzez tych wycieczek do lasu, do parku, nad morze czy w góry. Niech nam towarzyszy aparat, który za utrwali chwilę, do których będziemy mogli później wrócić. A jako, że jestem zagorzałym czytelnikiem, chciałem Państwu na koniec polecić czy pokazać moje ukochane książki i polecić do przeczytania. Będzie to 10 książek, 5 stricte przyrodniczych, 5 z beletrystyki. Jeżeli chodzi o książki przyrodnicze, to Ukryte życie lasu Davida Haskella. To jest książka, po której oprócz lornetki zacząłem nosić do lasu również lupę. Roberta McFarlane'a The Wild Places. To jest książka o dzikich terenach na Wyspach Brytyjskich, opisane w mistrzowski sposób przez autora, który porusza się nie tylko w terenie geograficznym, ale również w terenie historycznym. I te dwie perspektywy łączy w znakomitych opisach tras przejścia. Kolejna książka, może nie stricte przyrodnicza, ale z pogranicza, to Andrzeja Stasiuka Kucając. Tu jest szereg opowiadań. Stasiuk jest chyba jedynym polskim pisarzem z tych uznanych z beletrystyki, którzy sięgają po opis przyrody. I robi to doskonale i obleka te opisy jeszcze w taką filozoficzną refleksję. Doskonała rzecz. Czy jest tu jakaś kolejność?
chyba tak, chyba jest stopniowanie, więc w tej chwili byśmy mieli numer 2. No to jest The Peregrine, czyli Sokół Wędrowny Bakera. Książka brytyjskiego pisarza, który był zafiksowany na sokole wędrownym, chodził za tym ptakiem praktycznie dzień po dniu. Jest zapis jednego roku. Oprócz opisu życia sokoła wędrownego, spotkań z nim, są znakomite wizytówki, syntetyczne takie jednoakapitowe opisy ptaków, na przykład słonki czy zimorodka. No, porażające opisy. Nie ma tutaj tej perspektywy takiej filozoficznej, ale jeżeli chodzi o samą opisowość, mistrzostwo. No i numer jeden z tych książek przyrodniczych, czyli książka, którą bym mógł zabrać na bezludną wyspę, to jest Annie Dillard, Pielgrzym nad Tinker Creek. Rok obserwacji przyrody bodajże w Apalachach, w domku, prawie że samotnie. Doskonała rzecz. I teraz 5 książek z beletrystyki. Hania Jana Gichara, Małe życie. Doskonały portret przyjaźni. Przyjaźni, no, konfliktów, trudności, a mimo wszystko przyjaźni. Traumy, a mimo wszystko zakończonych tymi nitkami przyjaźni. Jest niesamowicie skonstruowana rzecz. Następny Donna Tartt, Tajemna historia. Doskonała książka. Tyle mogę powiedzieć. Ale jest jeszcze coś bardziej doskonałego, przynajmniej w moim rankingu, to jest Middlesex Jeffreya Eugenidesa, saga rodu 8 dekad Amerykanów, znaczy Greków w Ameryce, czy Amerykanów czeskiego pochodzenia. Doskonale napisane. Z tej książki nauczyłem się, jak funkcjonują na przykład fabryki w Stanach. Oprócz głównego wątku, czyli dryfującej płci głównego bohatera. No, klasyka klasy, czyli Gabriel Garcia Marquez, 100 lat samotności. No i książka numer jeden, którą dawałbym na tę drugą wyspę, to oczywiście Bruno Schulz i Sklepy Cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą. To jest chyba najbardziej zaczytana z tych wszystkich książek. Myślę, że kilkanaście razy ją przeczytałem. Książki to są nasi rzeczywiście najlepsi przyjaciele, oprócz tych ludzkich. Zachęcam do czytania i do kontaktu z ludźmi. Do widzenia. Dziękuję.